Witajcie kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Środa, 23 grudnia, przedostatni dzień Adwentu. Na początku chcę wam powiedzieć, ale jesteście. Nikt z was nie zwrócił mi uwagi, że ostatnie odcinki się wydłużyły ponad 20 minut. No, mój gadulec się uruchomił, ale za to wcześniej miałem sygnały od niektórych, że te 15-minutowe odcinki są lepsze. Szczególnie do posłuchania w czasie drogi do pracy, więc postaram się, by dzisiaj zamknąć się w 15 minutach. Zobaczymy, jak wyjdzie. Dzisiaj ostatnia z wielkich antyfon adwentowych, siódma. I stąd tytuł dzisiejszego odcinka – Emmanuel. I podobnie jak w poprzednich odcinkach, towarzyszyć nam będzie Ewangelia z dzisiejszego dnia. Posłuchajmy jej. Ewangelia świętego Łukasza, rozdział pierwszy, wersety od 57 do 66. Dla Elżbiety zaś nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: nie, lecz ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej: nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc znakami jego ojca, jakby go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I wszyscy się dziwili, a natychmiast otworzyły się jego usta. Język się rozwiązał i mówił, wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się wydarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: kimże będzie to dziecię? Bo istotnie, ręka Pańska była z nim. Przepiękna scena z Ewangelii. Jak widzimy, wydarzenia się rozwijają. Elżbieta, która poczęła syna, rodzi go. Rodzi się prorok, rodzi się Jan Chrzciciel, a to oznacza, że niedługo narodzi się Mesjasz. Do tych słów Ewangelii za chwilę wrócę. A teraz siódma antyfona adwentowa. O Emmanuelu, nasz Królu i Prawodawco, oczekiwany Zbawicielu narodów, przyjdź, aby nas zbawić, nasz Panie i Boże. Emmanuel. Emmanuel to jest prorocze imię Mesjasza. Tak zapowiadał go prorok Izajasz. Znajdujemy biblijne korzenie tego tytułu w proroctwie zapisanym w 7 rozdziale Izajasza, werset 14. Dlatego Pan sam da wam znak. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emmanuel. I do tego proroctwa odniesie się ewangelista Mateusz. W pierwszym rozdziale Ewangelii Mateusza, wersety 22-23, czytamy: a stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Mateusz zaznacza: Wypełniło się słowo Pańskie. To, co Pan zapowiedział, teraz się wypełnia. Imię Emmanuel, ono właśnie to oznacza, Mateusz to tłumaczy swoim czytelnikom: Bóg z nami. Emmanuel albo Immanuel. I wiecie, w tej dzisiejszej antyfonie o Emmanuelu, gdzie jakby zebrane są te wszystkie antyfony, nasz Królu, nasz Prawodawco, który ustanowisz nowe prawo, prawo miłości, oczekiwany Zbawicielu narodów, nasz Panie, nasz Boże, nazwany jest Bogiem, Mesjasz, który przychodzi, jest wezwanie: przyjdź, aby nas zbawić, przyjdź, aby nas uratować. I zobaczcie, tutaj pojawia się pewien paradoks. Bóg z nami, przyjdź. No to jest z nami? Czy ma przyjść? I jedno i drugie. Ten paradoks w Bogu się przedziwnie wypełnia. I to się wciąż dzieje. On rzeczywiście jest Bogiem z nami.
a równocześnie przychodzi, przychodzi, przychodzi i chce do Ciebie też przychodzić ciągle w nowy sposób. Chce do Ciebie przychodzić. Wiecie, ten paradoks jest też widoczny w tym adwentowym zawołaniu Maranata. Maranata jest zwrotem aramejskim. I w języku aramejskim, podobnie jak w hebrajskim, ze spółgłoskami jest taki właśnie myk, że w zależności od tego, jak one są zapisane, ale także jak jest wyraz podzielony, to nagle może się zmienić znaczenie. Więc jeżeli mamy wyraz zapisany marana ta, to wówczas ten zwrot aramejski oznacza przyjdź Panie Jezu. Ale kiedy zapiszemy maran a ta, to oznacza nasz Pan przyszedł. Pan nasz jest obecny. Podobny paradoks. Z jednej strony wołamy przyjdź Panie Jezu, a z drugiej strony my wiemy, doświadczamy tego. Nasz Pan przyszedł, nasz Pan jest obecny. I ta dzisiejsza Ewangelia, teraz przejdźmy do Ewangelii, ona pięknie pokazuje, jak z jednej strony Maryja czeka na Mesjasza, cały naród czeka na Mesjasza, czekamy na narodziny Jezusa, a jednocześnie widzimy, jak Bóg jest obecny ze swoją miłością, ze swoim miłosierdziem, jest obecny w tych wydarzeniach, które dzieją się, które się dzieją tutaj w życiu Elżbiety i Zachariasza, ale jak jest Bóg obecny ze swoimi dziećmi, Bóg jest obecny ze swoim ludem. Ta dzisiejsza Ewangelia, no również, kilka wątków mi się tu pojawia, ale chcę skupić się na jednym. Na jeden chcę zwrócić Waszą uwagę. Najpierw jakby trochę tak od końca. Werset 65, on brzmi tak. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się wydarzyło. Rozpowiadano o wszystkim, co się wydarzyło. I tutaj znowu greckie słówko rema. Niektórzy, ci którzy z Was, którzy mnie znacie, wiecie, że bardzo lubię to słowo. Tak nazywa się nasza wspólnota, Rema Christu. Rema oznacza słowo. Jest tak tłumaczone. Słowo. Ale również w niektórych kontekstach jest tłumaczone jako wydarzenie, jako sprawa. Gdyby, i właśnie tutaj to słowo rema występuje w tym zdaniu. Gdyby to zdanie przetłumaczyć dosłownie, ono brzmiałoby tak. A po całej górskiej okolicy Judei zaczęto omawiać wszystkie te wypowiedzi. Albo wszystkie te sprawy. Zaczęto omawiać wszystkie te remata. Ciekawie święty Łukasz użył tego słowa właśnie w tym miejscu. Może właśnie tak było, że ludzie opowiadali sobie nie o samym wydarzeniu, ale opowiadali sobie o remata, o wypowiedziach, o słowach, które usłyszeli, a może jeszcze głębiej. Opowiadali sobie o tym, że widzieli na własne oczy, że kiedy Bóg powie słowo, to ono się po prostu wypełnia. Jakie Bóg powiedział słowo nad Elżbietą i Zachariaszem? Rozważaliśmy to kilka dni temu. Archanioł Gabriel, który objawił się Zachariaszowi w świątyni w czasie składania ofiary kadzenia. Archanioł Gabriel przekazał słowo, które wypowiedział Bóg. W wersecie 13 to znajdujemy, pierwszego rozdziału Łukasza. Lecz anioł rzekł do niego, nie bój się Zachariaszu, Twoja prośba została wysłuchana. Żona Twoja Elżbieta urodzi Ci syna, któremu nadasz imię Jan. Bóg wypowiedział słowo. I zobaczcie, to słowo ma dwie części. Jest obietnica, żona Twoja Elżbieta urodzi Ci syna. Jest pewne polecenie, pewien warunek, który daje Bóg, któremu nadasz imię Jan. Bóg daje obietnicę, ale również zobowiązuje do czegoś człowieka. I oto co się dzieje? Czytamy w wersecie 59. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię i chcieli mu dać imię ojca jego Zachariasza. Taka była żydowska tradycja. By nadać imię ojca, Tobiasz syn Tobiasza, Tymeusz syn Tymeusza, Bartymeusz. Taka była żydowska tradycja. Tymczasem Elżbieta i Zachariasz postanawiają być posłuszni Bożemu poleceniu. Jednakże matka jego odpowiedziała, nie, lecz ma otrzymać imię Jan. No, kobieta sobie wymyśliła.
postępować niezgodnie z tradycją. No więc dawaj krewni do ojca. Ty jesteś mężczyzną, ty tutaj podejmujesz decyzję. Pytali więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił, wielbiąc Boga. Popatrzcie, mimo tej przeszkody, którą miał Zachariasz, bo był niemy od momentu objawienia Archanioła Gabriela aż do tego czasu. Mimo tej przeszkody, jakże bardzo był przejęty i posłuszny tym słowem, które powiedział do niego Pan. Jan będzie mu na imię. Nadasz mu imię Jan. I Zachariasz jest posłuszny. I zobaczcie, tutaj dopełnia się to rema, to słowo, które wypowiedział Bóg nad Elżbietą i Zachariaszem. Urodził się syn, nadali mu imię Jan, język Zachariasza się rozwiązuje i napełniony Duchem Świętym zaczyna wielbić Boga, zaczyna prorokować. Jutro w mszy porannej w liturgii jest ten hymn Zachariasza, o nim będzie jutro. Ale na to chcę zwrócić Waszą uwagę. Na posłuszeństwo człowieka i współpracę człowieka, aby wypełniło się proroctwo, aby wypełniło się słowo od Pana, aby wypełniło się rema. Jest taki rodzaj właśnie proroctw, proroctwa warunkowe, słowo obietnicy, które daje Bóg, ale ono jest związane właśnie z pewnym warunkiem i oczekiwaniem Boga na współpracę człowieka. Taki krótki przykład z modlitwą o uzdrowienie. Ładnych kilka lat temu prowadziłem warsztaty charyzmatyczne w jednej z miejscowości w Polsce i tam w sobotni wieczór mieliśmy modlitwę, w czasie której nasłuchiwaliśmy właśnie słów od Pana, nasłuchiwaliśmy słów proroctwa, a dokładniej wytężaliśmy nasz duchowy słuch, by otrzymać słowa poznania. I również ja, mimo że jestem prowadzącym, ale biorę udział razem z uczestnikami w tej modlitwie, i otrzymałem takie natchnienie. W mojej wyobraźni pojawił się najpierw obraz. Zacząłem w wyobraźni widzieć kryształy. A potem przyszło takie duchowe zrozumienie, które przekazałem uczestnikom. A jeszcze oprócz tego miałem takie wrażenie, jakbym słyszał czyjś ciężki oddech. I przekazałem to uczestnikom warsztatów. To moje zrozumienie i ten obraz, mówiąc, że jest tu wśród nas osoba, która kiedyś wierzyła w uzdrawiającą moc kryształów i która idąc za tą uzdrawiającą mocą kryształów weszła też w inne dziedziny, takie jak radiestezja, jak bioenergoterapia, jakieś takie poszukiwanie uzdrowienia poza medycyną konwencjonalną, która weszła po prostu w ezoteryzm, a może nawet i w okultyzm. I mimo tego, że ta osoba przeżyła już swoje nawrócenie, przeżyła swoją spowiedź generalną, to w domu tej osoby, bo przyszło do mnie takie zrozumienie, że w domu tej osoby pozostały jeszcze rzeczy związane z tamtym starym życiem. I Pan dał obietnicę, że jeśli usuniesz te wszystkie rzeczy, to będziesz uzdrowiona, będziesz uzdrowiony. Na drugi dzień, w niedzielę, kiedy kończyliśmy warsztaty, mieliśmy czas świadectw, jeden z mężczyzn się zgłosił i powiedział: to słowo poznania, ten obraz o kryształach dotyczył mnie. I złożył świadectwo o tym, jak rzeczywiście kiedyś wierzył w uzdrawiającą moc kryształów, zajmował się radiestezją, próbował uczyć się bioenergoterapii. Potem przeżył swoje nawrócenie, już ładnych kilka, może nawet kilkanaście lat żyje z Panem. I kiedy usłyszał to słowo, to nagle jak taki błysk przeszedł jego serce i pamięć, uświadomił sobie, że w domu ma jeszcze wahadełka, ma jeszcze literaturę związaną z bioenergoterapią i radiestezją. Kiedy wrócił do domu, a wrócił późno koło 23, zaczął to wszystko, poruszony słowem, że ma to wyrzucić, zaczął to wszystko wyciągać z szuflad, z szafek, był zaskoczony, ile tego ma. Musiał zrobić kilka wyjść z domu, żeby wynieść to wszystko do kosza na śmieci. Wychodząc z domu, schodził po schodach i wchodził. I kiedy wchodził ostatni raz, mówi: mam chore serce. I kiedy chociaż raz wchodziłem po tych schodach, od razu mój oddech robił się taki ciężki. Kiedy wyniosłem ostatnią partię tych rzeczy do śmieci i wchodziłem po schodach już kolejny raz tej nocy, nagle odkryłem, że nie sapię, że nie oddycham ciężko, że mój oddech zrobił się normalny. I mówi: wierzę, że właśnie tej nocy Pan mnie uzdrowił. Amen. Chwała Panu.
Dzielę się z Wami tym świadectwem, bo ono jest takim pięknym przykładem, jak Bóg dał obietnicę, będziesz uzdrowiony, ale musisz być posłuszny. Musisz spełnić to czy tamto. Ta dzisiejsza Ewangelia i posłuszeństwo Elżbiety i Zachariasza niech będą dla Ciebie zachętą. Niech będą dla Ciebie zachętą, ponieważ wierzę mocno, że również Tobie Bóg dał obietnicę i daje Tobie Bóg obietnicę i nad Tobą wypowiada słowo, ale zaprasza Cię do współpracy. Wiecie, w tych adwentowych rozważaniach prosiliśmy Pana i ciągle Go prosimy, dzisiaj też Go o to proszę, by każdego z nas zbierał na nowo, by Pan sklejał te rozbite naczynia. I Pan chce, żebyś był zdrowy. Pan chce, żebyś był tym, który nosi w sobie Jego obecność. Pan chce, byś był tym, który nosi w sobie Jego pokój, Jego szczęście. A dzisiaj przez to słowo Pan Cię zaprasza. Współpracuj ze mną. Odpowiedz na to, co ja do Ciebie mówię. Zrób to, co masz zrobić. Wyrzuć to, co masz wyrzucić. Usuń grzech. Podejmij pewne decyzje, nawet jeśli bolesne i radykalne. Nawet jeśli będą niezrozumiałe dla Twoich krewnych, tak jak nie rozumieli krewni Elżbiety i Zachariasza. Wszyscy się dziwili, co on wyprawia. Ale jeśli będziesz posłuszny Bożemu prowadzeniu, jeśli będziesz posłuszny prowadzeniu Ducha, zobaczysz, jak się to wszystko wypełni. Ponieważ Emmanuel, Bóg z nami, Pan jest również z Tobą. I On do Ciebie przychodzi, już przyszedł i jeszcze przychodzi z nową łaską. Taka zachęta dla Ciebie dzisiaj, płynąca z tego słowa. A na zakończenie raz jeszcze przypomnę to, co mówiłem na wstępie do wielkich antyfon adwentowych. Popatrzcie teraz na łacińskie słowa. Mądrość, czyli sapiencja. S. Adonai, A. Korzeń Jessego, radix Jesse. R. Klucz Dawida, klawis Dawid. Mamy C. Potem wschód, oriens i O. Rex Gentium, król narodów. Mamy R. I dzisiaj Emmanuel. Jeżeli zapiszemy pierwsze litery wielkich antyfon i odczytamy je od tyłu, powstają nam dwa wyrazy. Ero kras, co oznacza będę jutro. Jutro przybędę. Jutro się narodzę. Taka też prawda, takie zwiastowanie, takie obwieszczenie jest ukryte w wielkich antyfonach adwentowych. Będę jutro. Jutro się narodzę. Jutro ten dzień Wigilii Bożego Narodzenia. Zobaczymy się jeszcze jutro rano. Mam nadzieję, że raniutko wskoczy odcinek. A dzisiaj niech Was Pan błogosławi. I chcę Cię prosić, Panie Jezu, byś rzeczywiście pobłogosławił każdą moją siostrę, każdego mojego brata, który słucha tych słów. Proszę Cię, byś dał każdemu doświadczyć, że jesteś Emmanuelem, Bogiem z nami. Proszę Cię, byś dał doświadczyć, że nad każdym z nas wypowiadasz swoje słowo Rema. Daj każdemu z nas siłę do tego, by być posłusznym Twojemu słowu. Niech ono się wypełni w każdym z nas, jak w życiu Elżbiety i Zachariasza. Jezu Emmanuelu, przyjdź, aby nas uratować. Przyjdź, aby ocalić swoje rozbite naczynia i napełnić je swoją miłością. Przychodź, Duchu Święty. Przychodź, Duchu Święty. Amen. Miejcie piękny dzień i nie dajcie się tej gorączce przygotowań. Znajdźcie też czas dla bycia z Panem. Znajdź czas na to, żeby usiąść i oczekiwać tego pokoju i tych darów, które on przynosi. Niech Was Pan Jezus błogosławi. Do zobaczenia jutro rano. Amen.